W słoiku, gdzie trzyma mąkę, może znaleźć granat. A wiesz, co grozi za znalezienie granatu? Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku History Hiking z Dolnego Śląska. Zima troszeczkę odpuściła, ale mroźnie jest. XIX-wieczna lodownia w miejscowości Jugowice. Ale my nie będziemy dzisiaj mówić o przechowywaniu żywności w XIX wieku, bo przecież jeszcze wtedy nie było prądu, dlatego ta lodownia tutaj w głąb góry była specjalnie zbudowana. Dzisiaj będziemy mówić o czasie współczesnym, o historii współczesnej, czyli ta, która miała miejsce po 1945 roku. O zdemoralizowanych typach, którzy nosili mundur władzy ludowej i służyli w milicji obywatelskiej, a nie różnili się wcale od zwykłego bandziora, który napadał, rabował i siał zniszczenie. I dzisiaj właśnie o krwawych komendantach i ich podwładnych, którzy rządzili po wojnie na terenie Gursowich. Marian, jak będziesz jechał do mnie, tutaj na ziemię odzyskane, to koniecznie, proszę cię, błagam cię, przywieź mi ten pistolet i ten karabin po niemiecki. Tu się nie da żyć. Napady i rabunki całą noc. Ostatnio ukradli nam krowę, jedyną żywicielkę. Słuchaj, w milicji to sami bandyci. Potrzebuję ten karabin, proszę cię, żebyś mi go przywiózł. To jeden z listów, jakie pisał właśnie pierwszy osadnik, który przyjechał na ziemię zachodnie, tu w rejon Gursowich, do swojego brata. Dlatego, że milicja była bezkarna i również razem ze złodziejami, z szabrownikami, tworzyła potężnego rodzaju szajki, które tutaj, na tym rejonie grasowały i rabowały wszystko, co się da. Na przykład rolnik, potaśnik z Glinna, trzeci raz ucięty łeb krowy, leży, oczywiście krew na pastwisku, ale reszty zwierzęcia nie ma. Więc biegnie do komendanta MO w Łokietku i mówi do niego, że po prostu trzeci raz napad, krowy nie ma, oni tu poumierają. Komendant mówi, robię obławę. Łapią oczywiście wszystkich tych, którzy mogą nosić broń, jadą w kierunku Jugowic, bo tam na krzyżówce ze Świdnicy będą jechali ci, którzy te krowy rabują. Konwój bandytów jedzie dwoma ciężarówkami. Milicja na krzyżówce, dzisiejsza właśnie krzyżówka droga Jedlina-Zdrój, Wałbrzych, Świdnica, miejscowość Jugowice, robi zasadzkę. Komendant pierwszy MO w Łokietku, bo tak nazywał się Walin po wojnie, Kunicki, wraz ze swoim zastępcą Skrzypczakiem, który jeszcze do 1945 roku był w Walimiu robotnikiem przymusowym, dopiero potem właśnie po wkroczeniu wojsk Armii Czerwonej staje się milicjantem, i z innymi zasadzają się tutaj. Ciężarówki jadą, jest cisza. Wyjeżdżają motory, motocykle, oczywiście z koszami, zagradzają drogę tym ciężarówkom, karabiny w dłoń i krzyk. Stoć! Zatrzymują te ciężarówki, karabin, otwiera się szoferka, ręce do góry i kiedy Kunicki widzi twarz tego, do którego powiedział, że ma podnieść ręce do góry, włosy stają mu dęba. To jest przecież główny szef Urzędu Bezpieczeństwa w Wałbrzychu. I za to właśnie tutaj, za złapanie tego bandziora, Kunicki potem jest już gnojony i wyrzucony całkowicie ze służby milicji. W 1947 roku na jednej z zabaw tanecznych kapral, komendant MO, niejaki Woźniak, pod pretekstem poszukiwania bandyty, który napada na gospodarstwa opuszczone albo te, które zajęła dopiero nowa rodzina repatriantów ze wschodu, to takiego bandyty poszukuje i pod pretekstem robi obławę na tą zabawę taneczną. Tam zostaje zabity młody chłopak, Edward Ciesielak. Ojciec jego zeznaje. Zapytałem komendanta, dlaczego zastrzeliłeś mi syna. Odpowiedział, żebym zamknął mordę, bo mój syn to bandyta. Powiedziałem mu, że się pomylił. Mój syn nie był nigdy w żadnej bandzie. Pracuje ze mną na roli i nie powinien go zabijać.
Komendant powiedział, że jeżeli się nie uspokoję, to zastrzeli mnie. Wyciągnął pistolet i przystawił mi do głowy. Ciało syna kazał wywlec i położyć na podwórzu. Miało leżeć do rana. Moja żona zaczęła rozpaczać, łapać syna nieżywego za dłonie, skopał ją potwornie i za włosy pociągnął. Powiedziałem mu, że takich rzeczy nawet nie robili Niemcy. Odpowiedział, że zaraz mnie zastrzeli i przystawił drugi raz pistolet do głowy, strzelił 3 razy przy głowie. Ogień buchał mi na twarz. Byłem zrozpaczony i zdruzgodany. No właśnie, tak bawiła się komenda MO na powojennych ziemiach zachodnich. Funkcjonariusze MO nie tylko dokonywali rabunków, ale również torturowali i ograbiali Niemców, którzy zostali tutaj po II wojnie światowej. Na takie domy jak te wieczorem napadano, Niemców oczywiście zastraszano, w trudnych i czasami jeszcze bardzo innych okolicznościach nawet ich zabijano. Całe to mieszkanie zostało rozprute, rozwalano podłogi, bo wiedziano, że oczywiście one pod podłogami Niemcy chowali różnego rodzaju swoje kosztowności, cenne drobiazgi. Rozkuwano również i ściany. Ale też dochodziło do innych rewizji. Był taki komendant niedaleko w miejscowości, tutaj stąd, gdzie jestem, i on był zwyrodnialcem na punkcie seksu. Tak. Miał tłumacza, Polaka, który to wszystko po wojnie opowiadał. Jak, mówi, przyszło przeszukiwać mieszkania niemieckie, to mówił do Niemki, że w tej chwili ma iść do pokoju i mu się oddać, bo jak tego nie zrobi, to w jej cukierniczce albo w słoiku, gdzie trzyma mąkę, może znaleźć granat. A wiesz, co grozi za znalezienie granatu? Pójdziesz, mówi, na UB, albo wydam się ruskim i wywiozę cię na Syberię. I takie Niemki nie miały wyboru. Musiały mu się oddawać zaraz w osobnym pokoju, a tłumacz oczywiście siedział z tymi dziećmi, z tych Niemek, albo grał w szachy, albo po prostu się z nimi bawił, aby komendant mógł się zaspokoić. Jesteśmy w starym poniemieckim gospodarstwie, oczywiście zrujnowanym, i tutaj jest przykład poszukiwania szabru, a więc kucia w ścianach i poszukiwania zamurowanej skrytki. Tak robiła milicja po wojnie, ale to, co teraz pokazuję, oczywiście jest współczesną robotą poszukiwaczy, a nawet i mógłbym powiedzieć szabrowników. Ci ludzie doskonale wiedzieli od swoich dziadków, od wujków, od rodziców, jak szukać po niemieckich skrytek. I proszę bardzo, jest przykład, parapet, w parapecie oczywiście dziura, schowana na przykład biżuteria, albo porcelana, albo też jakieś obrusy, bo tak Niemcy chowali. I widać ewidentnie, o, jaka duża szpara, i tam też ktoś szukał i być może znalazł. Oczywiście były też skrytki w podłodze, ale już nie pod drewnem, tylko normalnie zrobiona dziura, włożony garnek, najczęściej kamionkowy, i w tym garku monety, znaczki, innego rodzaju rzeczy, to tutaj taką skrytkę ktoś również znalazł. Świecę tutaj, żeby zobaczyć, czy coś jeszcze, bo czasami jak ktoś wyciąga coś, to może i wypaść, może by coś zostało, ale nie, nie ma śladu. Ewidentnie widać, że jest skrytka, dlatego że boki są ceglane i kamieniami obłożona góra. Ktoś wiedział, w którym miejscu, w tym pokoju po prostu zostało to schowane. Być może wcale nie znalazł tego jakiś współczesny poszukiwacz, tylko przyjechał tutaj Niemiec albo wnuk tego Niemca. Dziadek powiedział mu, słuchaj, tu w tym pokoju na środku będzie właśnie schowany garnek z naszymi rodzinnymi skarbami.
tam będzie skrytka, pukniesz delikatnie, odbijesz właśnie o podłogę, która i tak jest już ze starego cementu i tą skrytkę znajdziesz i wyciągniesz. Przyjechał w nocy, teraz granic praktycznie nie ma, można wywieźć wszystko i tak też się stało. W powiecie wałbrzyskim był też komendant milicji obywatelskiej, którego się wszyscy bali. Nie tylko bali się go Niemcy, ale również i Polacy, i szabrownicy. Był bezwzględny i bezlitosny. Otóż on dostał właśnie bardzo ładny dom po niemiecki i ten dom sprzedawał 3 razy. A ci, którzy kupili, znikali. I znowu pojawiał się następny kupiec i znowu sprzedaż i kasa w kiermanie. Okazało się, że komendant po sprzedaniu domu przychodził dwa dni po sprzedaży wieczorem, wyrzynał tych, którzy kupili, ciała zakopywał w ogrodzie i szukał następnego kupca. I ta sytuacja wyszła dopiero w połowie lat 60. On już nie żył. Prawdopodobnie został zastrzelony przy jakimś porachunku szabrowniczym. Pamiętacie odcinek, jak Polak uratował Niemkę? A to opowieść o Piotrze Baryczy, osadniku. Pierwszym po wojnie, który trafił do Walimia. Piotr Barycza miał brata. Ten brat spotykał się z inną Niemką. Zakochali się. Jak to zawsze mawiał świętej pamięci dr Jacek Wilczur, krew nie woda, a kobieca bielizna nie jest żyletką i pokrzywą. Zakochał się, ale komendant MO, który stacjonował w Łokietku, też chciał tą Niemkę zdobyć. Oczywiście na swoje lubieżne czyny. Zamordował tego chłopaka. Uderzył go tak kolbą od Mausera, że złamał mu kark. I nie można było tego w żaden sposób udowodnić. I Piotr Barycza przez ponad 50 lat z tym mordercą żył w jednej miejscowości. Mijali się na ulicy, w sklepie, nawet w kościele, bo ten człowiek chodził do kościoła. Było również prawdopodobieństwo, że jedną z Niemek w Głuszycy właśnie on również utopił w studni. Może nie takiej jak ta, która znajduje się w tym domu, ale w studni, która była na podwórzu takiego właśnie poniemieckiego gospodarstwa. No jak widzicie, jesteśmy w dawnym poniemieckim gospodarstwie i oczywiście ewenement w domu znajduje się studnia i stąd oczywiście pompa. I woda podawana do góry, do gospodarstwa. Oczywiście była też studnia na zewnątrz. A tutaj akurat ten dom posiadał 2 studnie. Bardzo dziękujemy za to, że wspieracie nasz kanał. Dzięki waszemu wsparciu jesteśmy w stanie podróżować, jak na przykład teraz po Dolnym Śląsku i przynosić wam różne nieznane i mało opowiadane historie. Dziękujemy wam za wszystkie subskrypcje. Pamiętajcie również o dzwoneczku, który przypomina wam o nowych odcinkach History Hiking, jak i także bardzo dziękuję za każdego kciuka w górę. Jeżeli zainteresowała was ta historia właśnie krwawego komendanta i innych jemu podobnych barbarzyńców, zapraszam was do odcinka Jak Polak uratował Niemkę. Link do odcinka znajdziecie w opisie pod filmem. Do zobaczenia. Serdecznie pozdrawiamy naszych mecenasów. Wspierają nas Adamigo 50, Awid 2, Tomasz Barabasz, Grzegorz Barsz, Bajker Budzyk, Radosław Burczyk, Wojciech Bylski, Michał Chmielarczyk, Artur Chojecki, Radosław Depo, Remigiusz Golanowski, Gildorf K., Mirosław Kana, Kamil Klarecki, Michał Komisarski, Anna Kudła, Krystian Kulikowski, Marcin Lukomski, Bartosz Łyżwa, Elsenau Militaria, Galica Production, Damian Ślęp, Małgorzata Sobczak, Wojciech Sroka, Mariusz Schubert, Mariusz Tokaj.
Ogromnie wam za to serdecznie dziękujemy.